Dobrze, więc ja powracam do Państwa po tej krótkiej przerwie. Scenariusz już nam się tu, widzę, prawie załadował. Już jest bardzo bliziutko do końca. Tutaj może być pan konduktorem, a nie ono kolej. Mamy to. Jesteśmy. Chyba nie za bardzo w tą stronę będziemy wyjeżdżać. Raczej w drugą, no właśnie. Załączmy baterię, załączmy radyjko. Hamulec ręczny chyba nie jest zaciągnięty. Dobra, co tutaj trzeba zrobić? Na pewno reflektor prawy będzie nam potrzebny. Nabówek też nowe otoczenie, tak? No zaraz się żegnamy. A dzisiejszym sponsorem jest firma Caprio. Co? Nie, nie jest. Nie jest sponsorem. Dobra, pompa oleju, pompa paliwa. I odpalamy. Idzie. Załączam i co? I cały czas mam załączyć? No załączam. Są załączone. Shiftem. Kuba, filmy kolejowe, bardzo dziękuję za subskrypcję kanału. Cieszę się bardzo, że jest pan z nami. To jak się ruszy, to się zalcza. Spróbuję? Jak już. Kto to jest zalcza? Załączyć pompę wody. No przyjdź. No nie, pompy wody nie załączę. Jest pompa wody. I się załączę, włączę pompę wody. W tej automaszynie. Pompę wody nie. Może gdzieś tutaj włączę, ale tu właśnie. Nie no, raczej nie, nie. Czy nie do tej? Jakieś... To było W, o. Dobrze, włączyłem. Załączyj bezpiecznik pompy wody, nie mam zielonego pojęcia, jak to zrobić. Wentylatory coś nie chcą ze mną współpracować, a dobra. O manewr podany, trzeba jechać. Dobra. Prawy reflektor.
Ten drawingowy, nie ten szynowóz, to co na scenario, bo nie. A ten szynowóz to... No ten szynowóz był z nami, ale no... Niestety... Nie jest tej nowej jazdy manewrowej. Szynowóz był przeze mnie ręcznie wstawiony akurat pod inny pociąg. Dobra, ruszamy. A na jaki pociąg to jest misja? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ta misja dziesiątą. Z rodziska zachodniego. To coś mi nie wiem. No rzeczywiście działa. Dziękuję bardzo, panie żałoś. No jest reflektor. Zobacz, wiesz. Świeci. O, świeci. Śmiertelny. Mamy wrócę częściowo zajęte. A kto tobie, panie Mati, dopowiedział? Czy mężczyzna nie zdążył uciec? Czwórki już się zwiększają od razu, tak? To szkoda, no. Nie zdążył uciec. Dobra, bo ja gdzieś tu miałem wagony wypchać, nie? W peru. Ej, na razie to ja sam ze sobą jadę. Stojowy. Co pan, panie Matinie, powie ciekawego? No, gdzieś muszą być. Miasta i impuls. Jechałem chyba już nim tą misję, jak się nie wiem.
Afro będzie sporo w tej misji na początek. Właśnie też tak mi się wydaje. No nie, trochę za ostro. Wiesz pan? No jeszcze obrot trzeba, wiem. Niestety. No i jesteśmy podpięci pod skład. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć aż wagonów. Panie, oni chyba oszaleli. Każdy inny i tej. Każdy z innej parafii. Cóż. Dobra, reflektor. Ewy? Zmieniamy kabinę. A tu się świeci. Buzujemy. I ruszamy. Po manewrach ruszymy już na nowy sznecz spalinowy z nowym otoczeniem. No to fajnie. Oryginalne są inne wagony, lepiej pasują do loka. No wiem, lok chyba bardziej lokomotywa nie pasuje do wagonów niż wagony do lokomotywy, bo ja chciałem tu inną lokomotywę, no... Dusza. Nie było innej ciekawszej spalinowej. Dym z kamina idzie? Idzie. Ażeby inaczej. Dobra, obejrzmy sobie hamowanie z widoku pasażera. Oczywiście stojącego na stacji. Jeszcze żadnego środku nie ma. Pięknie. Teraz robimy oblot. No i nawet rozkład już dostaliśmy. Nie, to nie dość. A do tego rozkład po drugiej stronie zostaje. Dobra, zahamujmy wagony. Odszczepiamy. Jedziemy manewry dalej. A
znowuż te wentylatory silników trakcyjnych poszły. No nie będę ich przecież co chwilę dołączać. Bez przesady. Tylko, że autor tego stawił wagony przed miejscami dla rowerów, jakby tu nie wiem, chcieli na rowerach jeździć do tego Lubniewa. No dobra, panie, dawaj pan ten manewr. O, nie ma manewru. Ma to jakiś Intercity wjeżdża? Ja bym musiał dostać aż... A, no. No tak, a tarcza jest dopiero gdzieś tu. Aż się rozjazdy podniosł. A, znowuż rygia. Znowu się opuszczają. Witam, panie maszynisto, daj mi prowadzić. Nie, nie dam. A, teraz tamten wyjeżdża, a myślałem, że to ja dostanę manewr. Trochę cierpliwości. No, opóźniony jest i tak. Może się pośpieszy trochę. Nie jeźdź pan tu jest do 100 ograniczenia, on się jakoś leni. Teraz AI wykonuje hamowanie kontrolne. Nie od tego razu. Ale co, przecież to już była któraś stacja z kolei, to nie była jego pierwsza stacja. Dobra, chyba to wystarczy. Nie, pan mnie prowadzi przecież. Przecież ja tu prowadzę. No, poruszenie z pierwszej stacji, to będzie możliwe. To ja tego nie robię, a i robi. No cóż.
amulet nie działa, bo rozwalił. To niedobrze. Jak my potem się zatrzymamy? Wszyscy pasażerowie kłód potem. Właśnie, nie zmieniłem reflektorów. One sobie stają. Jedziemy do Berlina. Każdy by chciał, ale nie każdy może. Chyba wystarczy, nie? Gdzieś tu. No właśnie. Czy nie wystarczy? Jest włączony. Chyba nie wystarczy. Jaki kanał? Jeszcze nie mam rozkładu, więc nie wiem. Cóż, trzeba jechać dalej. Pan dyżurny coś nie chce mi ustawić do zjazdu. Kanał 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ale ten dyżurny jakiś upośledzony, on czy nie umie ustawić. Przebiegł, muszę mu za semafor wjechać. Dobra, zmiana oświetlenia. A widzicie? Musiałem wjechać za semafor. A nie umiał szybciej rozjazdu zmienić. Lewo na moc. Gdzie to mi pan zabrał? To mi się nie zabiera takich rzeczy. Dobra, każdy maszynista musi się kiedyś nawodnić. Pociągu może i nie, ale grilla to by się zjadł. Nie ma pan podpałki. I tu pana mam. Podpałki i zapalarki. Jeszcze te dwie rzeczy są potrzebne.
Jesteśmy podpięci. Zmieniamy kabinę. Zapalamy światełka. Najpiękniej. Nie ma rozkładu jazdy jeszcze. Ale będzie. Dopiero za 70 sekund. Ojej. Czy świecą? Skąd ja to mogę wiedzieć? Chyba ja. Błyszczą się, to chyba świecą. Sędzią zawiaty. No ja w pracy jestem, nie? To nie wypada. Roszczoną próbę hamulca, a na co do komu? Hamulec potrzebny. Wolałbym za to zmienić miniaturkę. Jakby ludzi w błąd nie wprowadzała. Od razu lepiej. No ja i zwykle opóźnienia 7 minut. Nie mieszczę na tej scenerii nigdy. Ale to nigdy nie byłem czas na czas. Zawsze jestem opóźniony. 7 minut opóźnienia. No dobra, jedź. Dobra, dawaj pan pełną, ma dużo czasu. Tym starym gruchotem. Mechanicy jedzą w pracy. W końcu trudno przez 12 godzin nic nie jeść. No i to wie pan gdzieś tam pewnie na przerwie coś. Odluźniacz mam załączyć, a na co? Czyż jest odhamowany skład? To jest SW-46 się normalnie dość pięknie rozpędza. To się nie rozpędza. Kanał radiowy numer 6.
panie konduktorze, co dziura w stolicy? Gdzieś tam? Czy co? A 120 to nigdy z tej domowej luna mi nie pojedzie, nie ma szans. I tak jest wręcz szlakowa 110.